Zakończyły się prace rozbiórkowe zawalonej kamienicy przy ulicy Bednoża w Katowicach-Szopienicach. Usunięte zostały te części, które wciąż groziły zawaleniem. Firma zajmująca się likwidacją szkód nie zrównała z ziemią całego budynku. Pozostałe elementy jednej ze ścian, a także część piwnicy. Został fragment objętości 1/4 kondygnacji przyziemia. Jego konstrukcja jest bezpieczna. Na części jest strop odcinkowy, łukowy, na części drewniany, ale w dobrym stanie, więc może się przydać jeszcze, jeżeli by miał być odbudowywany ten obiekt. Kiedy będzie uruchomiony przejazd i przejście? Trudno powiedzieć, bo nastąpiła komplikacja. Wodociągi stwierdziły rozszczelnienie wodociągu. Ponowny przejazd ulicą Bednoża zostanie przywrócony po zlokalizowaniu i usunięciu awarii wodociągu. Droga jest nieprzejezdna od 27 stycznia. Doszło wtedy do wybuchu gazu na plebanii Kościoła Ewangelickiego. Zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Sprawę bada prokuratura.